Witam was, jest Sven Power, a to jest filmik, w którym zaprezentuję wam mojego escape'a. Jeszcze niedokończonego, ale już niedługo go skończę, mam nadzieję. Teraz znajdujemy się na spawnie. Tutaj będą zasady gdzieś, ale jeszcze ich nie ma. Te łóżka to są checkpointy. I ja się tak wzorowałem trochę na tym, żeby ten escape wyglądał, by była to jakaś twierdza, tylko są takie, wiecie, porośnięte buchają klocki, nie zapomnę jak się nazywają. Tutaj są drzwi już otwarte. Wchodzimy do nich. Tu jest zapadnia. Idziemy na dół. Tu jest parkour oczywiście. Jak standard chyba w każdym escape'ie mi się wydaje. Dobra, ja tutaj nie będę go przechodzić, bo lekkie lagi mam, to wiecie. Tutaj są już też drzwi otwarte. Przycisk jest. Chciałam, żeby te drzwi były zamknięte, ale to zamknięte są. No, tu jest takie jedno działanie. Oczywiście tego nie widać, bo ja mam buga i baga i mam czarne tabliczki, ale dziwnie to jest, tak, prawidłowa jest. Mogę wam powiedzieć, albo nie będę mówić, żeby wam trochę to utrudnić, jakie będą się, jak, co będzie, jak się nacinie jakąś inną dźwignię. Tutaj jest, musicie to przepłynąć po prostu. Oczywiście jak się skacze, to giniecie, bo o, proszę, skaczecie, spadacie. Musicie iść po prostu. Wtedy wam się uda. Tutaj jest takie. O, żeby się udało. Tutaj woda nas spycha i znowu to samo co poprzednio. Tu jest labirynt. Labirynt nie jest zbyt duży, bo nie chciało mi się go robić tam. Ja chyba zgłupiał, gdybym to zrobił. Tutaj się można, się trochę pogubiłem czasami. O, tutaj widzicie, w kółko chodzę znowu. Gdzie to było? Teraz zapomniałem. Tutaj była chyba skrzynia. No, skrzyni nic nie będzie, bo ja tutaj zabierałem, ale będą tutaj slambole. Ja użyję do swojego czegoś tam. Znaczy do swojego przejścia dirta, a wy slambola. O, tutaj trzeba rzucić. Kurczę. Okej, sprawdzamy. Tutaj potrzebne są minecarty, które będą. Tam będzie skrzynia gdzieś w rogu, gdzie będą minecarty oczywiście. Wchodzimy, przyciski, jedziemy. Ja gram sobie na kreatywie, ale jak będzie grać, to będzie survival. Tutaj się zatrzymujemy, rozwalamy to. Kurczę. Tutaj trzeba wrzucić coś. I się otwiera. No, tutaj są schody długie. Tutaj polecę szybko, raz, dwa, trzy. U góry co będzie, to jeszcze wam nie mogę zdradzić, bo to jest tajemnica. Tutaj mogę wam zdradzić, że będzie trochę wysokie. To szkło to jest taka mapa niestety. I ja wszystko nagrywam na płaskiej mapie. Znaczy robię na płaskiej mapie wszystko, żeby łatwiej wszystko było, robiło się. Bo na przykład, bo ja wszystko robię pod ziemią, jak na razie robiłem. I ja bym wtedy natrafił na jakieś jaskinie, gdzie byłyby jakieś creepery czy co, i tym podobne. I to było chyba na tyle. Escape jeszcze nie jest dokończony. Ale mam nadzieję, że będzie się wam podobało. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, polecajcie. Na razie.